Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do was z filmem, o który poprosiła mnie jedna widzka i prosiła mnie tyle razy, że postanowiłam, że wreszcie zaspokoję jej ciekawość, więc kochana, jeżeli mnie oglądasz, to serdecznie cię pozdrawiam i wiedz, że jest to filmik ze specjalną dedykacją dla ciebie i myślę, że przy okazji zaspokoję również waszą ciekawość, ponieważ często zadajecie mi pytania o to, które szminki polecam, które się utrzymują, bo też na przykład macie problem z tym, że szminki przechodzą na zęby, więc dzisiaj pokażę wam moje top 5, top 6, nie pamiętam dokładnie ile się tego tutaj nazbierało, więc jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, to serdecznie zachęcam do oglądania dalej. I nie wiem czy pamiętacie, ale przy filmiku o najgorszych błędach w makijażu ust, to powiedziałam wam o tym, że nie bardzo lubię ciemne, matowe pomadki zastygające w płynie, ponieważ one bardzo często mi się kruszą, przechodzą na zęby, nie można za bardzo w nich jeść, ponieważ wtedy wypadałoby je zmyć i zaaplikować ponownie. I do takich akcji, gdzie chcę nałożyć ciemną pomadkę, zwykle decyduję się na pomadki tradycyjne. I są to pomadki, moje ukochane pomadki, czyli pomadki MAC. I to są pomadki ponadczasowe. Ja myślałam swojego czasu, że jeżeli wejdą i będę miała coraz więcej matowych pomadek w płynie, to zupełnie zrezygnuję z pomadek MAC, ale nic bardziej mylnego. Ja kocham te pomadki i całe szczęście swojego czasu kupowałam po 3-4 pomadki w miesiącu i mam ich teraz, no nie wiem, z 50, 60, z 70 może nawet, więc mam z czego wybierać i bardzo lubię te pomadki, ponieważ faktycznie bardzo często po nie sięgam. I jeżeli chcę mieć pewność, że pomadka mi nie wlezie na usta, i nie będzie się przemieszczać, nie będzie się rozlewać, to zwykle decyduje się na pomadki MAC o wykończeniu matte albo retro matte. I to są pomadki, które uwielbiam, właśnie te wykończenia. Do tych innych wykończeń, typu chyba satin i jeszcze było kilka innych, nie jestem do końca przekonana, ponieważ one już na moich ustach tak dobrze nie wyglądają, nie są tak bardzo trwałe. Właśnie najbardziej polecam wam pomadki matowe o wykończeniu matte i retro matte. I tutaj przygotowałam sobie dosłownie cztery, które mi tutaj najbliżej mnie leżały i których najczęściej używam i są to pomadki na przykład All Fired Up. Jest to pomadka, którą uwielbiam. To jest pomadka na pograniczu czerwieni i różu. Jeżeli macie chłodniejszą karnację i macie wrażenie, że czerwienie do was nie pasują, to myślę, że powinnyście spróbować z tym odcieniem, ponieważ jest to kolor idealny dla osób, które zbyt dobrze nie czują się w czerwonych pomadkach i które chciałyby mimo wszystko spróbować, ale potrzebują takiego chłodniejszego różowego podtonu w pomadce. To ta pomadka coś takiego ma i to jest w ogóle wykończenie matte, ale zachowuje się jak retro matte, więc jest naprawdę bardzo matowa, wręcz taka welurowa i utrzymuje się bardzo długo. Można ją dokładać, jeżeli coś zjecie, nie zjada się tak szybko też, nie kruszy się, nie przełazi na zęby, więc naprawdę uwielbiam te pomadki. Kolejną pomadką, której używam jest Flat Out Fabulous. Jest to z kolei taki róż z fioletowymi delikatnie podtonami. Ja też uwielbiam tę pomadkę i polecam wam, jeżeli właśnie poszukujecie jakiejś różowej, matowej pomadki, takiej intensywnej, zwracającej uwagę. I kolejna pomadka, bardziej odważna, jest to Retro Matte Ruby Woo i to jest moim zdaniem najlepsza czerwień z MAC, ponieważ Russian Red, która była bardzo popularna swojego czasu, do mnie nie przemawia. To w ogóle była moja pierwsza pomadka Russian Red i użyłam ją może 2-3 razy, dopóki nie kupiłam sobie kolejnych czerwieni, ponieważ ona dla mnie jest jednak troszeczkę taka pomidorowa. Ona ma wprawdzie niebieski podton, ale jest lekko przybrudzona i wygląda jak taka czerwień z filmów takich retro. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale właśnie jest taka przybrudzona i nie do końca taka soczysta, ładna, taka jakbym chciała i przy mojej urodzinie gdzie do końca to dobrze nie wyglądało, także nie używam Russian Red i porzuciłam Russian Red głównie na rzecz Ruby Woo, która jest przepiękną pomadką soczystą, właśnie też z niebieskim podtonem i wybiela delikatnie dzięki temu zęby. Jeżeli lubicie czerwienie, a jeszcze jej nie próbowałyście, to serdecznie polecam. I może dodam jeszcze tylko, że te pomadki kosztują 86 zł, więc wiem, nie jest to mało, ale może dodam tylko na usprawiedliwienie tej ceny to, że są naprawdę bardzo wydajne i bardzo dobrej jakości. Więc jeżeli poszukujecie dobrej, tradycyjnej szminki, która się świetnie będzie utrzymywać i będzie z wami naprawdę, nie żartuję, cały dzień, bo można ją dokładać w ciągu dnia, nie trzeba jej zmywać i nakładać ponownie, tylko po prostu doklepywać, jeżeli troszeczkę się zje, to naprawdę serdecznie wam te pomadki polecam. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o tradycyjne pomadki. Tak, to są jedyne pomadki tradycyjne, które tak naprawdę lubię, tak z całym sercem. A teraz przejdziemy już do pomadek matowych w płynie, bo może ja nie
jestem największą pomadką matowych pomadek w płynie, ale jeżeli chodzi o takie odcienie beżu, czy właśnie takie jaśniejsze odcienie, niekoniecznie czerń, czy bordo, czy fiolet, to ja stawiam jednak na pomadki matowe w płynie. I pierwszą matową pomadką w płynie, jaką Wam dzisiaj pokażę, jest pomadka, która wzbudza raczej skrajne emocje, ponieważ znam osoby, które te pomadki kochają, ale również takie, które tych pomadek nienawidzą. I ja rozumiem też te osoby, które nie lubią tych pomadek, bo też widzę pewne wady. I mam tutaj na myśli pomadkę NYX Lingerie i są to pomadki raczej wszystkie w takich beżowych, nudowych odcieniach. One wprawdzie mają takie zabarwienie na przykład fioletowe, czerwone czy brązowe, ale wszystkie raczej można określić jako odcienie właśnie takie beżowo-nudowe. I jest to pomadka dosyć ciężka na ustach. Ona nie jest niewyczuwalna, to na pewno. I to może być jedna podstawowa, główna wada tej pomadki. Drugą wadą tej pomadki może być to, że ona trochę jednak te usta bardziej wysusza niż standardowe matowe pomadki. Ale oczywiście jak zjemy coś tłustego, to będzie trzeba tę pomadkę zmyć i nałożyć ponownie, ponieważ w przeciwnym wypadku zrobi się taka skorupa i zacznie się ta pomadka tak czy siak kruszyć. Więc ja mam właśnie taki główny problem z pomadkami matowymi w płynie, że one nie przetrwają wszystkiego i to mnie troszeczkę wkurza. Mimo wszystko, jeszcze wracając do tej pomadki z NYX-a, uważam, że za tę cenę jakość jest super i u mnie świetnie się one utrzymują, pięknie wyglądają i mają właśnie takie niepowtarzalne kolory, właśnie nude wymieszany z różnymi odcieniami typu czerwień, typu fiolet i to pięknie wygląda na ustach. Moimi ulubionymi kolorami jest Embellishment, który mam tutaj i on ma właśnie taki fioletowy podton. Lubię też odcień Beauty Mark, on jest takim brązem chłodnym, oliwkowym delikatnie, ale bardzo Wam polecam na przykład odcień Bedtime Flirt, ponieważ to jest odcień taki bardzo uniwersalny, delikatnie brzoskwiniowo-różowy i jest idealnie ciemny, właśnie nie jest zbyt jasny, nie wyglądamy jak lalki Barbie i ten odcień Wam serdecznie polecam. Teraz przejdziemy do kolejnej pomadki, już trochę droższej, a właściwie zdecydowanie droższej i są to pomadki z Jeffree Star. Ja mam tutaj pomadkę Celebrity Skin oraz Leo i to są dwie pomadki, które Wam bardzo polecam, mają bardzo lekką formułę, można zapomnieć, że ma się je na ustach i mają przy tym bardzo dobre krycie. Ja akurat te odcienie mogę Wam bardzo serdecznie polecić, bo u mnie się świetnie sprawdzają, długo się utrzymują. Oczywiście, jeżeli zjemy coś tłustego, to jest ta sama sytuacja co z NYX-em, więc tutaj nie ma na to rady. Ale nie polecam Wam jednego odcienia, jakim jest Masochist. I to jest odcień, w którym byłam zakochana, bo to jest taki ciepły czy chłodny róż. Nawet ciężko jest mi to tutaj określić, ale to jest bardzo fajny, unikatowy odcień, który bije po oczach. Jak go nałożymy na usta, to naprawdę zwraca uwagę. Ale ten odcień niestety się rozmazuje, kruszy się, przechodzi na zęby, rozlewa się w kącikach, więc jestem zawiedziona tą pomadką i ona też nie kryje w 100%, więc nie wiem jak z ciemniejszymi odcieniami z tej firmy, ale nie jestem przekonana do tego, aby kupować ciemniejsze odcienie, więc jeżeli chodzi o beże, to jestem jak najbardziej na tak i serdecznie Wam te pomadki polecam. Przechodzimy do kolejnych, może teraz z kolei weźmiemy się za troszeczkę tańsze, a właściwie zdecydowanie tańsze, ponieważ mowa tutaj oczywiście o pomadkach z Golden Rose. Pewnie nie mogłam ich tutaj ominąć, ponieważ niektórzy mogliby mieć nawet pretensje do mnie o to, że o nich nie wspomniałam. Ja bardzo lubię te pomadki, są bardzo dobrej jakości, można je kupić za 20 zł i pewnie nie ma tutaj na YouTube osoby, która by nie znała tych pomadek. Jeżeli olśniło Was przy tym filmiku i dopiero te pomadki poznaliście, to dajcie mi na dole komentarz. Jestem ciekawa, czy w ogóle taka osoba się znajdzie, podejrzewam, że nie. I ja te pomadki lubię za to, że właśnie mają lekką konsystencję, są niewyczuwalne na ustach, prawie niewyczuwalne, mają niezłe krycie, chociaż ciemniejsze kolory nie mają 100% krycia i tutaj jak na przykład przy odcieniu 0,5 polecałabym użyć konturówkę, ponieważ u mnie bez konturówki, kiedy nałożę tej pomadki zbyt dużo, to po prostu się kruszy, jak każda matowa pomadka wpłynie, jeżeli nałożymy jej zbyt dużo. Ja Wam też w szczególności polecam jaśniejsze odcienie, ja mam i 0,3, i 10, i 12, i 16, sporo mam tych właśnie jasnych odcieni w różnych tonacjach, bo są i brzoskwiniowe, i bardzo chłodne, właśnie z takim podtonem fioletowym i taka właśnie jedna jest bardzo podobna, chyba 12 do Celebrity Skin i kiedyś Wam też ją tutaj pokazywałam i naprawdę jakość tych pomadek jest bardzo dobra, szczególnie tych jasnych i spokojnie możecie je kupować za 20 zł, no to naprawdę aż szkoda nie kupić i tyle na ten temat, więcej nie będę mówić o tych pomadkach, bo na pewno każdy je zna. I kolejną pomadką,
którą chcę Wam pokazać i która jest tutaj najdroższa, ponieważ kosztuje 111 zł, jest pomadka matowa Huda Beauty w odcieniu Bombshell i teraz mam ją akurat na ustach. Bombshell miałam już na ustach kilka razy i naprawdę myślę, że mogę Wam tę pomadkę polecić z czystym sumieniem, dlatego że nie zauważyłam, żeby przechodziła na zęby. Dodatkowo byłam ostatnio na konferencji beauty przez cały dzień i utrzymała się ze mną, nie musiałam jej dokładać i naprawdę wróciłam do domu i było bardzo dużo tej szminki jeszcze na ustach, nie pokruszyła się, nie zważyła się, nie wyglądała nieestetycznie, także naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Dodatkowo ma ciekawą konsystencję, ponieważ nie jest to pomadka tak bardzo wysuszająca. Ona nadal jest delikatnie lepka, taka może delikatnie gumowa, to złe określenie, ale faktycznie delikatnie ją czuć na ustach. Jest też pomadką dosyć wodnistą, więc musicie uważać na to, jak ją aplikujecie, ale myślę, że szybko dojdziecie do wprawy. Jest to pomadka najmniej wysuszająca ze wszystkich, ale oczywiście, jeżeli będziecie mieć ją przez cały dzień i nie będziecie ust nawilżać, nie będziecie ich zwilżać nawet śliną, to wiadomo, że one Wam się wysuszą tak czy siak, więc tutaj nie ma na to dobrej rady. Trzeba po prostu usta regularnie nawilżać i regularnie peelingować i wtedy każda matowa pomadka będzie na Was dobrze wyglądała, w przeciwnym wypadku żadna Was nie uratuje i każda będzie brzydko wyglądać i każda będzie się łuszczyć. W każdym razie polecam Wam tę pomadkę, mimo że jest droga i może trochę zbyt droga jednak, ale czekajcie na te promocje -20 czy -25 w Sephorze i kupujcie wtedy po prostu. I ostatnią matową pomadką w płynie, którą chciałabym Wam pokazać, testuję ją naprawdę już dosyć długo, na pewno ponad pół roku regularnie korzystam z tych pomadek. I są to pomadki matowe ze Smashboxa i ja mam chyba 5 czy 6 odcieni, ale tutaj akurat pod ręką miałam 2 i ja mam tutaj odcień Big Spender, który jest taką herbacianą różą, która zawsze bardzo Wam się podoba, kiedy mam ją na ustach, oraz troszeczkę bardziej nietypowy odcień, czyli Chill Zone, i jest to taka oliwkowa szarość, właśnie szarość jest tak takim oliwkowym podtonem, więc może ktoś również się skusi. I ja bardzo lubię te pomadki za to, że są bardzo lekkie, mają lekką konsystencję i nie są tak bardzo wyczuwalne. Nie kruszy się ta pomadka w ciągu dnia, o ile nic nie jecie, bo jeżeli coś zjecie i nie nałożycie jej ponownie od nowa, no to niestety będzie się rozwarstwiać i będzie się kruszyć i brzydko wyglądać, ale tak niestety te szminki zwykle mają. Ja nie znam jeszcze pomadki, która by się nie kruszyła, taka matowa w płynie, która by się nie kruszyła, nie przechodziło na zęby, kiedy zje się coś tłustego. Nie wiem, może wy znacie i mi coś polecicie, i którą da się przede wszystkim dokładnie badać po jedzeniu, bo chyba takiej to naprawdę nie ma. W każdym razie, wracając do Smashboxa, to ja bardzo te pomadki lubię, mają właśnie lekką konsystencję, ale przy tym bardzo dobre krycie. Nie trzeba 2 czy 3 warstw koloru, żeby uzyskać 100% krycia, także to mi się bardzo podoba. Dodatkowo jest naprawdę spory wybór kolorów, i ciemniejszych, i jaśniejszych, i beżowych, i bardziej różowych, i naprawdę te kolory są, można powiedzieć, unikatowe i ciężko znaleźć niektóre wśród innych pomadek, więc naprawdę Wam te pomadki polecam serdecznie. Już nie wiem, ile razy powiedziałam naprawdę i że polecam, ale no, ten filmik będzie sponsorowany właśnie przez te słowa. Także to by było już wszystko. Mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość co niektórych i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w kolejnym filmie. Koniecznie dajcie mi znać, które to są Wasze ulubione pomadki matowe w płynie, czy pomadki tradycyjne matowe, które się świetnie utrzymują. Właśnie takich pomadek poszukuję, więc jeżeli macie jakieś sprawdzone pomadki, o których tutaj dzisiaj nie wspomniałam, a o których warto byłoby wspomnieć, to dajcie znać na dole w komentarzu. Także to by było już wszystko na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!